Witam słuchaczy podcastu Magazynu Nisza. Ja nazywam się Dawid Kwiatkowski, a ten format ma być swego rodzaju luźnym zagłębieniem się w historię niszy, w historię indywidualności. Rozmawiał będę z gośćmi o postaciach, które starały się odcisnąć swój ślad na kartach czasu charakterystycznymi osiągnięciami. Zanim jednak przejdę do dyskusji, chciałbym przypomnieć, że podcast ten można przesłuchać na stronie www.magazyn-nisza.pl, skąd również można go pobrać. Wracając do gości, dziś porozmawiam z jednym z nich. Dzisiaj porozmawiam z absolwentem Wydziału Oceanotechniki. Tak mogę jest. Chyba tak powiedzieć, absolwent? Już absolwent, znaczy absolwent. Mam absolutorium na pewno. Z magisterki już. Porozmawiam z Bartłomiejem Herbaczewskim, czyli twórcą wideobloga o nazwie, i to jest takie miejsce na twoją reklamę? Hydrovlog. Wideoblog o nazwie Hydrovlog, którego możecie znaleźć na jej platformie, oczywiście YouTube, ale również na stronie internetowej, czyli Hydrovlog, hydrovlog.pl. Chyba tak. Jakie treści dokładnie zamieszczasz? Z reguły są to treści uzupełniające do filmów na YouTubie, ponieważ wszystkiego nie da się opisać jakby na filmie, bo musiały być używane wzory i tak dalej, a wiadomo, że my nie lubimy matematyki, a zwłaszcza te wzory nas trochę odpychają, więc dla bardziej zainteresowanych są te treści. Plus jeszcze padł taki pomysł, że dodać słownik słów, ponieważ branża okrętowa jest dosyć specyficzna, znaczy jak każda inna, i ma swoją nomenklaturę, którą nie każdy rozumie, a warto by było po prostu w uzupełnieniu jakby do tych filmów dawać taką treść, żeby każdy wiedział, o co kaman. No, dokładnie. I też warto tutaj podkreślić, że ten program, czy ten kanał ma na celu w dość taki specyficzny sposób przekazać wiedzę, prosty przede wszystkim sposób. Dokładnie, bo czyli chodzi o to, że postawiłem sobie ten cel, żeby, bo to są tak naprawdę trochę skomplikowane rzeczy, jak tam hydrodynamika i tak dalej, ale chcę to przekazać w sposób jak najprostszy, najbardziej zrozumiały, żeby patrząc kiedykolwiek na jednostkę pływającą, żeby człowiek się nie musiał tam, nie wiem, całki w głowie rozwiązywać, tylko od razu, żeby wiedział, co tak naprawdę się dzieje tam. Jak to działa, jak to zostało skonstruowane. Jak to działa. Powinien zrobić taki, wiesz, taki program na płytce komputerowej. Jak to działa? I tam no, by były mamuty. No, już kiedyś też na to wpadł. To było genialne. I ostatnio też natknęliśmy się na ten filmik, znaczy na film, na tą płytę przy okazji filmiku kanału Arendatiu. No, chyba to pamiętam. Arendatiu. Świetny materiał. A wiesz, że ja mam właśnie płytę w chacie? Ja chyba też mam tak. No. Musiałbym tak naprawdę poszukać. I też trochę to będzie takie subtelne powiązanie z dzisiejszym głównym tematem naszym, bo podczas materiału Arendatiu, również na tej encyklopedii pojawiła się ta persona, co nas bardzo zaskoczyło, bo my już mieliśmy ten temat obgadany, o kim będziemy rozmawiać. I takim zrządzeniem losu ta persona się tam pojawiła, co tak dodatkowo. Jest ciekawe w sumie. Tak, dodatkowo podbudziło naszą ciekawość. A wiesz, ja oglądałem to i nie zwróciłem uwagi. No, dopiero ty mi powiedziałeś. No. A właśnie, zanim jeszcze powiemy dokładnie, o kim będziemy rozmawiać, bo będziemy rozmawiać oczywiście o niszowej postaci, która w pewien sposób próbowała rewolucję. Wprowadzić chciała rewolucję w okrętownictwie. To może tak tytułem wstępu, bo już przedstawiłem tutaj współrozmówcę, powiem, że mieliśmy taką poza anteną żywą dyskusję, że samo w ogóle, sama oceanotechnika, sam transport drogą morską, no, to już jest swego rodzaju prekursor, o ile mogę tak powiedzieć. Tak, to no w sumie fakt. Bo doszliśmy do takiej wspólnej konkluzji na temat pierwszego tak naprawdę prawdziwego środka, w którym można było się przemieszczać. Tak, i to nie chodzi o nogi. Nie chodzi o nogi, dokładnie, bo tak jak wiadomo, koło zostało wynalezione później niż łódź. Tak, to prawda. Łódź, taka sama w sobie, którą my znamy, to oczywiście nie był taki kształt. Te pierwsze łodzie bardziej przypominały kanu, takie kajaki w sumie można powiedzieć, jednoosobowe. One były takie wyżłobione? Wyżłobione. One były wyżłobione, było obalone drzewo i nie wiem czemu w ogóle człowiek stwierdził, ty zrobię tam dziurę, skoczę do tego i będę pływał, nie? To takie dziwne, ale faktycznie to były wyżłobione w konarach, tak? W konarach czy w pniach? W pniach chyba bardziej. W pniach.
wyżłobione miejsca i na tym się pływało. I to było chyba 2 albo 3 tysiące lat wcześniej niż wynalezienie koła. No właśnie, czyli to już jest swego rodzaju prekursorski zabieg. I tak. Z tego co... I nikt o tym nie mówi. I nikt o tym nie mówi, tak. To też taka nasza mała dygresja, że jednak ta dziedzina jest bardzo omijana, jeżeli chodzi o początki właśnie, bo kolejnym tematem, na który warto by było rzucić światło, to fakt, że jest pewien spór, czy parowóz nie był później niż parostatek. No, to jest też takie dosyć ciekawe, ponieważ w ogóle ja w ogóle założę chyba jakiś taki ruch Me Too, jak Me Too mają, nie? Tylko, że o tym, o uświadamianiu ludzi, że woda ma bardzo duży wpływ na nasze życie, nie tylko dlatego, że nie będziemy jej pili i umrzemy, tylko bardziej chodzi o to, że... Z technicznego punktu widzenia, gdyby nie woda, to byśmy nie mieli bardzo ciekawych urządzeń, maszyn, ponieważ jest spór co do parostatku i parowozu, ponieważ były one prawdopodobnie... Znaczy były jakby w jednym czasie stworzone, ale który był pierwszy, jest tu problem, ponieważ jakby źródła historyczne raz mówią na temat tego, że parowóz był pierwszy, a raz mówią, że parostatek. I co więcej, chciałbym powiedzieć, że samolot i wodolot. Tak. Tutaj też powiem, że zdania są podzielone dosyć mocno, ponieważ wszyscy znamy braci White, Wright. Right. A może być White. I mamy wodolot, który był też w tym samym czasie stworzony. I zasada działania tego i tego jest jakby taka sama. Tyle, że samolot działa w płynie zwanym powietrzem, a wodolot w płynie zwanym cieczą, czyli wodą. I nikt o tym nie mówi. Znowu. To jest tłamszenie ruchu Me Too Water. Można tak to powiedzieć, dokładnie. A dzisiaj głównym naszym tematem jest osoba, postać, którą jak zadałem pytanie Bartkowi, czy chciałby nagrać ze mną wspólnie ten podcast i czy ma jakąś taką postać, o której można by było powiedzieć, że jest to naprawdę prekursor w swoich czynach. Tylko mogę jeszcze ci przerwać na chwilę? Tak. Ja w ogóle, zanim zdradzimy, kim jest ta osoba, to chciałbym tylko rozgrzać waszą wyobraźnię i powiedzieć, że ta osoba u mnie stoi na równi z Andrzejem Gołotą, Piłsudskim, Kubicą, Małyszem i jej nie ma. Ona jest pomijana. Nikt o tym nie mówi. Znowu. I może właśnie do tego też dojdziemy. To też do twojego, ta postać na pewno będzie, można powiedzieć, że twarzą twojego ruchu mitu. Tak, no. To prawda. Bo na przykład ci na Ukrainie, jak oni tam, ci co walczą, banderowcy, mają Stefana Banderę, a ja swój ruch bym nazwał... Również od imienia Stefan. Dokładnie, również od imienia Stefan. I tak jak wspomniałem, pytając się Bartka o postać, o której chciałby najbardziej porozmawiać, to dokładnie Stefan Drzewiecki. Dziękujemy za podcast. Tak jest. Dziękuję, że tyle może tytułem wstępu. I dość długiego wstępu, nie da się ukryć. I chcielibyśmy tak w skrócie przybliżyć wam tę postać, co o niej tak naprawdę najciekawszego moglibyśmy się dowiedzieć. I ja sobie pozwolę przeczytać to, co jest aktualnie na Wikipedii i może nie całość, nie będę czytał oczywiście całości artykułu z Wikipedii, tylko po prostu przytoczę najsłynniejsze wynalazki i czyny prekursorskie Stefana Drzewieckiego i przy niektórych się zatrzymamy, bo przy niektórych mamy na pewno coś więcej do powiedzenia niż... To prawda. Przy innych. Niektóre mnie po prostu zaskoczyły, powiem szczerze. Okej, no i zaczniemy od tego, że Stefan Drzewiecki wynalazł kilometromierz do pojazdów konnych. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Czyli taki tachometr dla... Koni. Tak. Chciałem powiedzieć tachometr dla tirowców, ale nie wiem, czy tirowiec to jest... Czy się nie obraża ludzi? Lubię nie wiem, szczerze mówiąc. Bo tirówki to jest obraźliwe. Teoretycznie tak, to jest obraźliwe stwierdzenie. No. Ale... Czy tirowiec to jest kierowca tira na pewno, nie? No, wiadomo, co robią operator ciągnika siodłowego. A wiadomo, co robią kierowcy tira. No. Ponoć masz kota. Właśnie się na niego patrzę, na tego kota. Zachowują się podobnie? No, na pewno podobnie mogą, ale nie wiem. Przepraszamy wszystkich kierowców tira, jeżeli zostali urażeni w tym momencie. Nie słuchajcie tego. Nie mieliśmy tego oczywiście na celu. To po prostu głupie żarty. Można powiedzieć, że kilometrometr do pojazdów konnych mógł być takim też taryfikatorem
Jak ktoś kogoś próbował podwieźć konta. No, w sensie taka taksówka, nie? Już wtedy no. Pierwsze. Dobrze, przejdę do kolejnego, bo tutaj nie chcieliśmy się za bardzo zagłębiać. Ten temat, cyrkiel do przekrojów stożkowych. Bardzo ciekawe, nie mam pojęcia, do czego to może służyć. Też nie mam to pojęcia. Do przekrojów stożkowych. Ale... Regulator silników parowych i hydraulicznych. I tu taką postawię gwiazdkę, bo na ten temat porozmawiamy chwilę na pewno. Później. Rejestrator prędkości pociągów. To już ciekawe. No, to już jest ciekawe. Automatyczny sprzęg do wagonów. Dromograf, czyli urządzenie samoczynnie kreślące kurs płynącego statku. Google Maps, tylko działający na odwrót. Wstecz. Wstecz. Na wodzie. No, inżynieria wsteczna. Tak. Pierwsze zastosowanie peryskopu, o czym też później na pewno opowiemy. Na pewno. Mnie bardzo zaskoczyło tutaj nazwisko Stefana Drzewieckiego przy wynalazku tunelu aerodynamicznego. To mnie też zaskoczyło. Tak, to mnie bardzo zaskoczyło, bo nie spodziewałem się, że to wymyślił Polak. Nasz biały Polak. I jeszcze tak mówiąc o tym wynalazku, najciekawszym z punktu widzenia też absolwenta Oceana Techniki i... Czytaj mnie. Tak jest. Czyli jaki to będzie wynalazek? Łódź podwodna. Łódź podwodna, dokładnie. I może kilka słów o tej łodzi. To może tak właśnie też powiem tutaj bardzo ładnie, tak poetycko tytułem wstępu. Łódź podwodna, jako sam sobie wynalazek, oczywiście był wynaleziony dość wcześniej, tyle że były to, można powiedzieć, takie zalążki dosyć spore. Pierwsze próby. Tam pierwsze próby chyba było w 1600 roku, jeśli dobrze pamiętam. Tyle że ta łódź podwodna nie wyglądała tak, jak wyglądała Stefana Drzewieckiego. Z kolei Stefana Drzewieckiego nie wygląda już tak, jak mamy aktualne łodzie podwodne. Ale miało to kształt bardzo zbliżony do tego, co widzimy dzisiaj. Po pierwsze była ona krótsza, o wiele krótsza. Druga rzecz była taka, że jeśli spojrzymy na łódź podwodną aktualnie, jak są budowane, są to takie kształtem przypominające torpedy, a jego była taką torpedą spłaszczoną. Jakbyśmy wzięli koniec i początek, tak zwany dziób i rufę, do środka to wepchnęli, tak ścisnęli i mamy wybrzuszenie na samym środku. Przypominało to łezkę, tylko taką nie do końca. Nie wiem, czy akurat ta konkretna łódź, ale wiem, że są jakieś zdjęcia, które można gdzieś tak, tam podglądowo zobaczyć. Rekonstrukcje są tego. Czy... Albo rekonstrukcja, albo to, co jest aktualnie w muzeum, gdzieś ciężko tak. Mi też powiedzieć. Zdjęcia są do zobaczenia, tylko to jest właśnie też, nie jest pewne, że chodzi o tą łódź, bo tych łodzi Stefan Drzewiecki stworzył zdecydowanie więcej. Miał całe serie w ogóle. Tak jest, już seryjnie produkował, można powiedzieć, że łodzie. Ale zasłynął, jeżeli chodzi o pierwszą łódź, z tego tytułu, że to była pierwsza łódź podwodna z napędem. Działająca i z napędem nożnym, mechanicznym, nożnym. Dokładnie. Jak rower. Jak rower, podwodny. Dokładnie, rower podwodny. Rower podwodny, można było tak powiedzieć. I ta łódź, konstruktor był na tyle odważny, czyli pan Stefan Drzewiecki był na tyle odważny i pewny swojego wynalazku przede wszystkim, tak, że w pierwszy rejs, bo mogę chyba powiedzieć rejs. To się mówi rejsy, no. Rejs, wybrał się sam osobiście, czyli był jednoosobową... firmą produkującą, był projektantem, działem odbiorów. Tak, plus jeszcze do tego testerem. Testerem, no. To jest, kurde, człowiek i orkiestra. Pierwszy rejs wybrał się pod statkiem wojennym. Tak, to był test, bo to było dla Rosji chyba wtedy tworzone. A to ja już szczerze mówiąc nie wiem. Być może tak, ale pierwszy udany rejs właśnie był pod statkiem marynarki wojennej. Tak jest. I to się zakończyło wybuchem tego statku, czy nie? Czy nie, po prostu przepłynął. To było przepłynięcie. Po prostu. Chyba. Z tego co pamiętam, tak jak czytałem, chociaż... Ja nie pamiętam, bo wiadomo, że te łodzie były produkowane w jednym celu, jak to łodzie podwodne. Tak. Miały niszczyć. Tak, to były oczywiście tworzone do łodzi, ale na polskim wynalazcy wtedy tak naprawdę no, zaczęto się interesować polskim wynalazcą. Dostał grant właśnie, już jak mówiliśmy o Rosji, dostał grant w Rosji, gdzie tak. Skąd z Francji przeniósł się właśnie do Rosji, gdzie zaczął masowo produkować już później łodzie podwodne. I między innymi, tak jak wcześniej zostało to wspomniane, jako pierwszy zastosował peryskop w łodzi tak podwodnej. Jest. Stworzył też jednostkę czteroosobową. Jako pierwszy? Jako pierwszy. A nie sześcio? Czteroosobową. Cztero? Cztero, cztero. Czyli to było dla wielu załogantów, a to już było coś. Tak, dokładnie. I
to tak naprawdę otworzyło taką chyba większą rolę, można powiedzieć, jednostki już pod względem militarnym. Bo... Ale jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać, której nie ma na Wikipedii, a też jest dosyć ważna, ponieważ Stefan Drzewiecki jako pierwszy wykombinował system do balastowywania łodzi podwodnych. A co przez to rozumieć? Łodzie podwodne, żeby mogły się zanurzać i wynurzać, potrzebują tak zwanego balastu ruchomego, czyli wody zaburtowej, czyli wody słonej. Stefan Drzewiecki wykombinował tak, że zamiast brać balast stały, czyli ołów, ponieważ on jest bardzo ciężki, żeby się zanurzać. Chyba ołów też jako surowiec to nie jest tani surowiec. No nie, no i tutaj właśnie chodzą względy ekonomiczne, że jeśli ołów by był w sumie tani, no to można by było go wykorzystywać w tym celu, ale... Ale że nie był, to Stefan Drzewiecki, bo o co chodzi? Żeby się zanurzyć, potrzebujemy ciężaru dodatkowego i ołów jak najbardziej się do tego by zdawał, ponieważ jego gęstość właściwa jest jedną z największych, jakie mamy na planecie. I tutaj on wykombinował system zbiorników ciśnieniowych, dzięki czemu mogliśmy dobalastowywać łódź podwodną i ją odbalastowywać. Były dwa zbiorniki. Jeden, do którego wlewano wodę, a był on sprzężony ze zbiornikiem ze sprężonym powietrzem. I ten zbiornik miał na celu wypychanie wody ze zbiornika balastowego, co powodowało zmniejszenie ciężaru i, jakby to powiedzieć bardzo ładnie i po inżyniersku, zmianę wysokości na osi Z, czyli góra-dół. No. I właśnie... Ten system jest wykorzystywany do dziś, oczywiście. To jest tak dobry, czyli to jest tak dobre rozwiązanie. Ciekawostka, to jest tak dobre, o której nie przeczytacie dokładnie na Wikipedii chociażby. Ja tutaj nie ukrywam, że posiłkowałem się różnymi właśnie źródłami. To jest ciekawostka, której nie słyszałem jeszcze. I przejdźmy do kolejnej rzeczy, którą Stefan Drzewiecki również stworzył. Tu już akurat tak współtworzył. Znaczy stworzył. On stworzył, ale ten wynalazek też jest stosowany do dziś. I został po prostu udoskonalony przez kolejne osoby, no ale Stefan był prekursorem. Tak jest. I mowa tutaj o zainstalowaniu w okręcie podwodnym silniku elektrycznego. I to jest też bardzo ciekawa rzecz i tutaj hashtag MeToo woda, ponieważ teraz jest szał na silniki elektryczne w samochodach, które są ekologiczne i tak dalej, i tak dalej. Z czym nie do końca się zgodzę, ale to już jest jedna sprawa. Ale silnik elektryczny nie został wykorzystany pierwszy raz w samochodzie, a właśnie było to w łodzi podwodnej. I znowu nikt o tym nie mówi. To jest, w szkołach się omija ten temat silników elektrycznych. Dokładnie. Zresztą do tego też zaraz dojdziemy, tak słowem podsumowania później postaci Stefana Drzewieckiego, tak. Bo to jest na pewno postać, która jest omijana w edukacji i raczej doszukując się samemu po prostu informacji i wiedzy możemy natknąć się na tego pana. Ja osobiście usłyszałem, wiem o nim dopiero jak mi powiedziałeś. No, a ja nie pamiętam skąd ja wiem o nim. Chyba gdzieś przypadkiem jak coś czytałem, to natknąłem się na jego nazwisko. I wracając właśnie do tego wynalazku. W późniejszym czasie pan, który nazywał się John Holland, z tego co udało mi się wyczytać. Jak Peter Czech. Peter Czech był z Czech, a John Holland... Chyba Amerykanin jednak. Szkoda. Ale tak, analogia by była całkiem właściwa. No i ów pan z wynalazku Stefana Drzewieckiego połączył ten wynalazek z silnikiem spalinowym, z napędem spalinowym, co jest właśnie stosowane gdzieś tam do dziś w tych łodziach. Więc... Tak, jak najbardziej, bo oczywiście mamy łodzie podwodne z napędem jądrowym. Tutaj nie będę chciał się wypowiadać na ten temat, ponieważ moja wiedza jest bardziej okrojona, ale silniki elektryczne w ogóle są wykorzystywane w jednostkach teraźniejszych i jest to dobre rozwiązanie z tego powodu, jeśli chodzi o miejsce, ponieważ silnik spalinowy bezpośrednio sprzężony ze śrubą ma ten problem, że najlepiej on musi być na rufie statku, a jeśli chcemy go na dziobie, to linia wałów musi mieć ze 30 metrów, czyli wyobraźcie sobie pręt, który ciągnie się przez cały statek i napędza śrubę, gdzie w silnikach elektrycznych wystarczy gdzieś tam na statku, gdziekolwiek w części międzypokładowej umieścić taki silnik elektryczny i to jest nieważne gdzie, a kablami przyciągamy to wszystko do śrub. Jest to naprawdę dobre rozwiązanie, ale ma też oczywiście swoje wady, no nie ukrywajmy, ponieważ taki silnik elektryczny
musi mieć prąd, a prąd czyli z kolei akumulatory, które muszą być mimo wszystko sprzęgnięte silnikami spalinowymi, które mają prądnice i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wytwarzanie prądu na statku to też mamy kilka różnych sposobów, co jest ciekawe, ale to nie jest temat na dziś. Tak, nie jest temat na dziś. Z tego co wiem, to współpracując z tobą i z twoim kanałem. Tak jest. Chciałeś niedawno się wybrać do Gdyni dokładnie, gdzie, co jest ciekawe, można zobaczyć na żywo Łódź podwodną koło Akademii Marynarki Wojennej. Akademii Marynarki Wojennej. To jest niedaleko, ja mam 5 minut z pracy tam. Chociaż nie chcę zdradzać, gdzie pracuję, bo potem będą szykany w moją stronę. Tak, i można ten okręt podejść do tego okrętu. Nie wiem, czy zwiedzić go od środka. To nie, wiesz nie co, wiem, szczerze mówiąc. To jest taki... Kurde, to jest ORP Jastrząb chyba, on się tak cholera wie, ale ostatnio dowiedziałem się, taka ciekawostka. On stoi w ogóle i to jest przy tak zwanym rondzie Kotwica, ponieważ jest rondo, przy którym jest Kotwica, obok stoi właśnie ta łódź podwodna. Na Google Maps możecie sobie to wygooglować, na Street View to widać. Ta łódź jest dosyć stara, a żeby dać jakby pogląd na to wszystko, to tą łódź podwodną konstruowały osoby, które konstruowały też U-boty. O! Taka ciekawostka. I można powiedzieć, że tutaj już był luksus, jeśli chodzi w porównaniu do U-bota, ponieważ w U-bocie, z tego co mi mówili starsi koledzy z pracy, no były dosyć ciężkie warunki pływania. Był to dosyć taki nieprzyjazny dla żołnierzy okręt, a tutaj już chyba nawet mieli koje swoje. Czyli, a koje to jest tak zwane łóżko, przytwierdzone gdzieś tam do burty, gdziekolwiek, gdzie można się przespać. I to też nie jest wygodne. Koja też nie są wygodne, niestety. Ja chyba będąc takim prekursorem, jeżeli chodzi o tworzenie łodzi podwodnych, to chyba pierwszy, co taką wymyślił właśnie koje. Naprawdę, ale taką dobrą, bo te koje, które ja widuję... Jakimś stabilizatorem najlepiej, żeby jeszcze redukowały... A, to jest nawet mój projekt. Oczko puścił do mnie. Tak, ponieważ kiedyś miałem projekt z mechatroniki, w którym wymyśliłem kojo z redukcją kołysań. Oczywiście w pełni zautomatyzowane. W ogóle dostałem za ten projekt piątkę. No, także to był ciekawy. Pamiętam, że dużo śmiechu mi to dało. Naprawdę robiłem to z przyjemnością. Dosyć ciekawy to był projekt. I dobierałem wszystkie elementy elektryczne, elektroniczne. To byli dobre czasy. Tak można powiedzieć, że słowem nostalgii. Natomiast jeżeli będziecie odwiedzać Trójmiasto, Gdynia, świetny punkt, żeby zobaczyć właśnie Łódź Podwodną, no bo wiadomo, tak. Na przeróżnych alejach, na różnych ulicach można spotkać jakieś wozy opancerzone, tak. Między innymi w Gdańsku na Alei Grunwaldzkiej można spotkać czołg. Czasami tam łazi. W Czewie koło Alei Zwycięstwa można też spotkać amfibię. Amfibia, właśnie chciałem powiedzieć hydrofor, a to są zbiorniki hydroforowe, sorry. Tak. No i pewnie tyle, ile miejsc w Polsce, tyle, ile miast, gdzieś tam można dostrzec można jakieś wozy, co? No, jak to w mieście portowym, w sumie w miastach portowych zawsze wszędzie coś się znajdzie. Znaczy, no nie tylko portowy, pewnie w całej Polsce gdzieś tam nie jest jakiś taki znany punkt. Często to jest po prostu też miejsce, żeby pójść i się napić jakiegoś procentowego napoju. Tak. No i oczywiście. Czego oczywiście nie polecamy. Nie polecamy, my nie promujemy, jesteśmy anty. Tak jest. Ale Gdynia jako jedyne miasto ma tą łódź podwodną. No i dokładnie do tego chciałem napomnieć. Że to jednak jest fajna atrakcja, nawet jeżeli się wybiera do Trójmiasta. Warto sobie nawet pamiątkowe zdjęcie zrobić z łodzią podwodną. Na skwerze Kościuszki też znajdą się jakieś jednostki do pooglądania. Tak. Nawet czasami są otwarte. Znaczy jest Dar Pomorza chyba tam stoi, z tego co pamiętam. Albo Dar Młodzieży. Ja nie pamiętam, które pływa, a które nie. Też ci teraz nie powiem szczerze. Nie, Dar Młodzieży chyba to jest do treningów, a... Ale tak, faktycznie można, nawet można w rejs się wybrać tak. Tymi statkami. No i w ogóle do Karlskrony można do Szwecji popłynąć z Gdyni. Ale to już promem. Ale to promem. Stena Line chyba. No. A to już bez żadnych z okna reklam. No, to nie jest reklama, ale jakby ktoś się zastanawiał, bo z okna w robocie widzę czasami, jak płynie ten prom. Dokładnie. A wracając do naszego głównego tematu, czyli Stefana Drzewieckiego, już tak żeby trochę też zostawić was z samym... Niedosytem. Niedosytem, dokładnie. Żebyście mogli zaczerpnąć trochę więcej wiedzy, bo to nie jest wszystko, co... Tematu zupełnie nie wyczerpaliśmy o tej osobie. Nawet nie liznęliśmy. I dlatego chcieliśmy trochę tak podsycić właśnie wasz apetyt, jeszcze mówiąc, że Stefan Drzewiecki to jest generalnie postać, która w swoich
wynalazkach ma naprawdę, może tak, inaczej powiem trochę, ma naprawdę duże spektrum wynalazków, bo te wynalazki zaczynają się od głębin wód. Tak jest. A sięgają powietrza. To prawda. On tak wszystkie, wiesz, wszystkie jakby tematy wziął. Dokładnie. Woda, ląd, powietrze. Powietrze. I tak jak wspomnieliśmy wam właśnie o koniach, o pociągach, o łodzi podwodnej, tak z ciekawości bardzo możecie sobie zobaczyć, co dalej chodzi nam po głowie, mówiąc powietrze przy Stefanie Drzewieckim. I to taką kropkę podstawimy. I właśnie wrócę do tematu Stefana Drzewieckiego jako osoby, która nie jest w ogóle wspominana w edukacji. To prawda. Znaczy sam Stefan Drzewiecki, te co podają źródła, to on jakby do szkoły nie uczęszczał za często, ale nie z tego powodu, że był leserem, a z tego powodu, że nie musiał do niej chodzić. To była jedna z tych osób, o których się często słyszy, o, rzucił szkołę i dorobił się. Tak. Ale on chodził do szkoły jak najbardziej, tylko że nie uczęszczał na zajęcia, ponieważ... Mimo wszystko kończył te chyba studia, tak. Szkołę z wyróżnieniami. Zawsze. Tak, skończył szkołę z wyróżnieniami. To był właśnie taki typowy książkowy geniusz, który po prostu przychodził na zaliczania, zaliczał to i jeszcze dostawał bardzo dobre oceny, ale sam nie chodził. I tutaj kolejną rzeczą jest to, że właśnie się o nim nie mówi w szkole, a powinno, bo to jest dosyć ciekawa postać historyczna w kartach historii Polski, a tak naprawdę jakby w szkole się pomija całkowicie ten temat. Tak. Mamy Marię Skłodowską-Curie oczywiście, która tam się raduje bardzo mocno. No bo może dlatego też mówi się więcej o Marii Skłodowskiej-Curie, bo jest noblistką. No, też nie ma co porównywać oczywiście wynalazków, no to, które no tak. Bo to są zupełnie dwie inne dziedziny i jedno i drugie na pewno bardzo ogromny ślad w kartach historii położyło. Tak. Natomiast, no, nie uważając, Stefan Drzewiecki to też jest na pewno wybitna persona, dokładnie, której warto by było usłyszeć, już zacząć słuchać w szkole, jeżeli chodzi właśnie o wynalazki chociażby. No i nawet właśnie sam, mi to się tak naprawdę najbardziej zrzuciło w pierwszym momencie w pamięć, czyli ten tunel aerodynamiczny, bo to już tak naprawdę sama aerodynamika to jest bardzo temat związany z fizyką. Tak. A na fizyce jednak... No, się nie uważało nigdy. No nie uważało się nigdy, to też prawda. Ale też może dlatego, że nauczyciel fizyki musi mieć ogromną pasję chyba, żeby przekazać odpowiednią wiedzę. No, ja z fizyki wyniosłem tylko zasady, nie, zasady działa. Dynamika Newtona oczywiście. No tak, no, bo to najważniejsze w sumie. Nie? Tak, i to jest tak naprawdę tyle, co pamiętam jakoś tam z fizyki i jakieś tam pierwsze wizualizacje astronomii gdzieś tam w jakichś takich pseudoprogramach, nie wiem, czy tak. Pamiętasz. Tak, było takie coś. Ale jeśli chodzi właśnie o fizykę, to też jest dla mnie, znaczy teraz już jakby z punktu siedzenia mojego, bo jakby fizyka to jest dział, z którym spotykam się na co dzień, go rozumiem, lubię, nawet mogę tak powiedzieć, że lubię fizykę, to jest bardzo ciekawe, ale faktycznie szkoła ona była przedstawiana w ten sposób, że mamy pociąg, który jedzie z A do B, mamy wzór na prędkość i policz, ile czasu przejedzie ten pociąg. To jest takie trochę słabe, ponieważ można by było to lepiej, ciekawiej przedstawić. Na przykład fizykę newtonowską, właśnie zasady dynamiki Newtona, czyli akcja równa się reakcji. I tego to po prostu było nam wtłaczane, że musisz na sprawdzianie napisz słowo w słowo. Tak, pierwszą zasadę dynamiki całą formułkę Newtona. Całą formułkę. No, a powinno się po prostu pokazać. Rzucasz kulkę kauczukową w ścianę i ona się odbija. I mamy już skonstruowaną zasadę dynamiki Newtona, akcja równa się reakcji. A tak to było po prostu pałowane, tak powiem brzydko, że do głowy, że musisz to wiedzieć. I to strasznie odstrasza. Dokładnie. Strasznie odstrasza, ale masło maślane. Trochę tak wyszło, ale też już tak ucinając temat szkoły. Ja się gotuję powoli. Właśnie. Bo ja już wiesz, ja już mnie telepię po prostu, jak ja myślę o polskiej edukacji. Nie chcieliśmy też do tego wracać. O polskiej edukacji natomiast ja bym od ciebie mógł polecić bardzo podcast, który ostatnio udało mi się słuchać, Dawida Myśliwca. Tak. Czyli tak, Uwaga Naukowy Bełkot, a dokładnie podcast nazywa się Przegadana Godzina. Bardzo ciekawe to jest. Gdzie właśnie rozmawia z gościem o edukacji w Polsce, co jest coś dość takie tak. No, interesujące akurat. Idealnie to odzwierciedla właśnie słuchając tego podcastu moje podejście do tego wszystkiego. Trochę się tak utożsamiamy z tą wizją. I to też mówimy z perspektywy osoby, która
ma studia za sobą. Tak. Już. I osoby, która na studia nie chciała iść. Więc dwa punkty widzenia, które tam zostały to przedstawione, prawda, są naszym przykładem, więc... To prawda. Ja jestem tym, co nie chciał iść. I w zasadzie zostawiamy tutaj, postawimy tutaj kropkę. Koniecznie, jeżeli temat was zaintrygował, przeczytajcie więcej o Stefanie Drzewieckim. Tak jest. Bo to jest na pewno postać warta i godna uwagi. Mm-hmm. Wracamy, na pewno wrócimy do was z akcją mitu. Tak, który... mitu water. Ponieważ jest to wszystko pomijane. Ja będę głównym prezesem tego ruchu, także ja już odpalam konto bankowe, na które możecie przelewać pieniądze. I to byłoby tyle. Zapraszam na inne kanały. Magazynu Nisza oczywiście. Ten podcast przede wszystkim możecie posłuchać i ściągnąć ze strony magazyn-nisza.pl. Wybijajcie również do mojego rozmówcy, czyli do Bartka, na hydrovlog.pl. Tak jest. Albo hydrovlog na YouTube. Tak jest. Gdzie możecie trochę więcej się dowiedzieć o oceanotechnice i o tym, jak to wszystko jest skonstruowane. I zobaczyć ten gadający łeb. Tak jest. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. I do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć.